Witajcie, kolejna odsłona Gwiazd na wyciągnięcie ręki. Nadal jesteśmy w Instytucie Astronomii UMK w Piwnicach pod Toruniem, pod kopułą najważniejszego na świecie historycznego teleskopu, teleskopu Drepera. Akurat ja i teleskop znajdujemy się trochę na wysokości, no ale cóż, jesteśmy bliżej nieba, taka geometria tego miejsca, w którym się dzisiaj spotykamy. Opowiem o diagramie Hertzsprunga-Russella. Jest to, proszę Państwa, najważniejszy diagram we współczesnej astronomii, ponieważ pozwala nam sklasyfikować praktycznie wszystkie gwiazdy we Wszechświecie, które do tej pory udało nam się odkryć. Ale o tym już na dole. Przeskoczmy niżej do diagramu Hertzsprunga-Russella. Nadal jesteśmy pod kopułą teleskopu Drepera, ale piętro niżej troszeczkę. Mamy tutaj słynny diagram Hertzsprunga-Russella. No i o co tyle krzyku? Otóż, proszę Państwa, każda kropeczka to jest jedna gwiazda. W zależności od tego, jak jasna jest ta gwiazda, mamy kropeczkę wyżej lub niżej. I w zależności od tego, jaką temperaturę ma powierzchni, to ta kropeczka jest w odpowiednim punkcie względem osi poziomej. Proszę Państwa, u dołu mamy zaznaczone typy widmowe. Na lewo mamy typy widmowe związane z gwiazdami, które są bardzo gorące. Gwiazdy typu O to są najgorętsze we Wszechświecie i tak dalej, i tak dalej. W końcu dochodzimy do gwiazd typu G, Słońce. Niezbyt gorące, ale za to długo żyjące. No i proszę Państwa, proszę zauważyć, że te gwiazdy układają się wzdłuż takiej linii, którą nazywamy ciągiem głównym. Gwiazdy, które znajdują się na ciągu głównym diagramu Hertzsprunga-Russella, to są takie gwiazdy, które uwalniają energię w procesie przetwarzania wodoru w hel. Natomiast nie zawsze oczywiście jest taka możliwość, bo gwiazdy ewoluują, wodoru może zabraknąć, no i wtedy hel jest syntezowany w cięższe pierwiastki, no i takie gwiazdy przechodzą w górę w kierunku na przykład olbrzymów. Jak Państwo teraz już słyszycie i widzicie na tym diagramie, ten diagram to nie tylko pokazuje klasyfikację gwiazd, aktualny stan, ale można wywnioskować za jego pomocą również wiele ścieżek ewolucyjnych gwiazd. Więc nasze Słońce, proszę Państwa, znajduje się gdzieś tutaj, bo jest żółtym karłem. Natomiast w trakcie ewolucji za jakieś 5 miliardów lat przesunie się na tej ścieżce ciągu głównego trochę w górę i w lewo, a następnie przeskoczy do gałęzi olbrzymów, zamieni się w czerwonego olbrzyma. Tutaj jako czerwony olbrzym pozostanie bardzo krótko i po odrzuceniu otoczki przeskoczy do gałęzi białych karłów i przez setki miliardów lat będzie to Słońce, właśnie to gołe jądro naszego Słońca już stygło. Powtórzmy jeszcze raz. Proszę zwrócić uwagę na osie tego diagramu, dlatego że tak naprawdę te osie mogą być różnie interpretowane. Tutaj możemy mieć różne jednostki. Warto jeszcze raz zaznaczyć, że na tej osi pionowej zaznaczamy jasność absolutną w magnitudo, czyli jasność, jaką ma gwiazda z odległości 10 parseków, czyli trochę ponad 30 lat świetlnych, ale również możemy powiedzieć, że na tej osi pionowej mamy zaznaczoną dzielność promieniowania, czyli całkowite promieniowanie, całkowita energia, jaka jest w ułamku w sekundy, w jednostce czasu emitowana przez gwiazdę. Natomiast na osi poziomej mamy typy widmowe, ale również możemy oś poziomą zinterpretować w taki sposób, że mamy po prostu temperatury gwiazd. Po lewej stronie gorące, po prawej stronie chłodne. No i ta uniwersalność diagramu Hertzsprunga-Russella stanowi o jego bardzo dużej wadze, jeżeli chodzi o wykorzystywanie we współczesnej astronomii. Jak Państwo widzicie, diagram Hertzsprunga-Russella pozwala nam sklasyfikować wszystkie gwiazdy we Wszechświecie. Daje nam dużo informacji na temat cech fizycznych danej gwiazdy i na temat ewolucji. Wygląda na to, że gdyby nie diagram Hertzsprunga-Russella, no to tak naprawdę nie byłoby współczesnej astronomii. No i idąc tym tropem, gdyby nie obserwacje teleskopem Drepera i ten pierwszy tak kompletny katalog gwiazd, który został uzyskany za jego pomocą, to nie byłoby pewnie takiego stanu zaawansowanej wiedzy astronomicznej współczesnej, jaki mamy teraz. Dziękuję Państwu za uwagę, patrzmy w gwiazdy, ale zachęcam do tego, żeby
poczytać jeszcze i wrócić do tego diagramu Hertzsprunga-Russella, bo tam zaszyta jest historia chociażby naszego Słońca. Możemy z tego wywnioskować, jak Słońce się narodziło, jak ewoluowało i jak skończy. Dziękuję, do zobaczenia.